All right, it's time for us to begin our seminar again. Czas zacząć po przerwie. And this will be the closing of this seminar. Będzie to ostatnie nasze spotkanie w tej serii. I'd like to begin by reading again the same Bible verse I read at the beginning, Jeremiah 31:3. Chciałbym rozpocząć od przeczytania tego samego wiersza, którym zaczęliśmy nie tak dawno temu, a mianowicie Jeremiasza 31:3. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore with loving kindness have I drawn thee. Z daleka ukazał mu się Pan. Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. And so we're going to be talking about love and how love increases our endorphin. A więc będziemy mówić o miłości i jak jej obecność podnosi poziom naszej endorfiny. How love, true love, can actually help to heal your body. Jak prawdziwa miłość może uzdrowić wasz organizm. The scientists have been very interested in knowing how can we increase people's endorphin. Naukowcy bardzo interesowali się kwestią tego, jak można podnieść poziom endorfiny u ludzi. And so in a university, they took a group of students and they put them in a quiet room, just all by themselves in a room. And they showed them the film Mother Teresa. Wzięli w związku z tym na badanie pewną grupę studentów, posadzili w takim cichym pokoju i puścili im film pod tytułem Matka Teresa. And they were measuring their endorphin level in their bloodstream at the time they were watching this film. I podczas kiedy ten film oglądali, mierzono im na stałe poziom endorfiny w krwiobiegu. And they noticed that the endorphin level increased as they saw the love and the care that this woman gave to those little children and to those people. I zauważono, że ich poziom endorfiny wzrastał, kiedy patrzyli na tą kobietę, która obdarzała troską i miłością te dzieci. But they noticed that after some time it began to drop back down again. Ale zauważono, że po pewnym czasie ten poziom zaczął znowu opadać. So then they took another group of students. A więc wzięto inną grupę studentów. And they decided that they would have them watch the film, Mother Teresa's film. I podjęto decyzję, że także i oni obejrzą ten film pod tytułem Matka Teresa. And their endorphin level increased. I tak samo jak w pierwszym przypadku ich poziom endorfin podniósł się. And then they said to that group of students, they said, we would like to have you stay here in the room, and we would like to have you think, meditate for a half an hour or so. We'd like to have you think about all the things that you saw in that film that Mother Teresa did. Ale różnica polegała na tym, że po tym doświadczeniu ci badacze poprosili tych studentów, żeby zostali w tym pokoju dalej i zamiast wyjść, przez pół godziny jeszcze myśleli intensywnie nad tym, co w tym filmie zrobiło na nich wrażenie. They noticed that the endorphin level stayed up. I zauważyli, że poziom endorfiny nie opadł. So they said, we would like to have you write every loving experience, the things that you saw that showed you that she really had love for those people, we'd like to have you write out what you saw.
Po czym ich poproszono, żeby napisali, jakie objawy miłości mogli dostrzec w tej kobiecie wobec tych dzieci i ludzi biednych. Żeby to wszystko po prostu opisali. And they noticed that the endorphin level stayed up for a long period of time. I zauważono, że poziom endorfiny pozostał wysoko, nie opadł na długi czas. Seeing love demonstrated. Oglądanie miłości w praktyce. Experiencing love demonstrated. Doświadczenie miłości w praktyce. Has a powerful influence on your whole body and brain. Ma potężny wpływ na wasz umysł i wasze ciało. I know from my own experience with having children, an orphanage in India, and having many children. Wiem sam pewne rzeczy z własnego doświadczenia, bo prowadzę sierociniec dla bezdomnych dzieci w Indiach. You know, it's not easy to run a school in India. I chcę wam powiedzieć, że nie jest łatwo prowadzić taki ośrodek i szkołę w Indiach. Sometimes I get weighed down with all the many things that have to be done and all the problems that we run into. I czasami opanowuje mnie zniechęcenie, kiedy widzę wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić, tyle problemów, tyle spraw do załatwienia. And I go down and out in the yard of our school and I sit on a bench. I wtedy odlatuję z Indii, lecę do Nowego Jorku, siadam sobie gdzieś na ławce. And soon a bunch of little children come and they all gather around me. Some of them stand up on the bench beside me. Some climb up on the back of the bench behind me. And they want to talk to me. In India? Or in India. Czyli to jednak nie w Nowym Jorku. I mówi, że kiedy te myśli go nachodzą, to siada sobie na ławce, myśli, a wtedy nagle te dzieci, które są w tym sierocińcu, przybiegają do niego, siadają mu na kolanach, obok, z tyłu go obejmują i już jest jakby nimi całkowicie otoczony. And the children are asking me all kinds of questions. Uncle, what about this? Uncle, what about this? They're asking me many questions. I wtedy pytają mnie o różne rzeczy, mówiąc do mnie, wujku, a co z tym? Wujku, co z tamtym? And sometimes the little boys are standing beside me and they're rubbing their hands through my hair and they're looking in my ears and it's amazing. Czasami it's amazing what little children do. Czasami te dzieci potrafią dotykać moich włosów, gładzić, patrzą na moje uszy. Niezwykłe rzeczy. Naprawdę te dzieci potrafią robić rzeczy niezwykłe. And you know what happens to all my big problems that I had before I went downstairs? I wiecie co dzieje się wtedy z tymi wszystkimi wielkimi problemami? Somehow I forget that I have so many problems and everything seems okay. There's no problem. I nagle się okazuje, że te wszystkie problemy gdzieś mi ulatują z głowy. Już nie pamiętam i mogę normalnie dalej funkcjonować. It seems like the weight just lifts off of me. To tak jakby ktoś zdjął ze mnie ciężar. And everything is worth it all. I wszystko znowu ma sens. The love of a little child. Miłość małego dziecka. And so love has a powerful influence to increase endorphin. A więc miłość ma wielki wpływ na podniesienie poziomu endorfiny. There was a college in America that had a dog on the campus that was a very friendly dog. And everybody loved it. Everybody would pet it. Everybody would talk to it and give it food and everything. So he ran around to everybody. Był pewien uniwersytet, gdzie na kampusie mieszkał sobie pewien pies. To był taki pies wszystkich. Wszyscy go lubili, wszyscy go głaskali, karmili. A więc on tak naprawdę przebywał chętnie ze wszystkimi. And some of the scientists there, they said, they told all the students, we want to try an experiment. We'd like to have you stop petting the dog
stop talking to the dog, ignore the dog, and let's see what happens to the dog if we just ignore it and just tell it go away and just ignore the dog. I badacze na tej uczelni poprosili studentów o pewien eksperyment. Otóż powiedzieli im, słuchajcie, chcielibyśmy, żebyście przez pewien czas przestali okazywać temu psu swoje uczucia. Nie mówcie do niego, nie dotykajcie go, nie karmcie go, po prostu niech sobie biega, a wy go nie zauważajcie. And within just a few weeks time they noticed that the dog, instead of going around wagging his tail and being cheerful, the dog was going around with its head hanging down and very sorry. I po kilku tygodniach zauważono, że ten sam pies, który wcześniej biegał machając ogonem, ciesząc się, kiedy widział ludzi, opuścił łeb, nie machał ogonem, był smutny i właściwie chodził taki jak no, takie zwierzę smutne i zrezygnowane. The dog was depressed. I było ewidentnie widać, że pies był w depresji. Even the animals need love. Widzicie, nawet zwierzęta potrzebują miłości. All of God's creatures want love. Wszystkie Boże stworzenia potrzebują miłości. And you need love, i wy and też. I need love. I ja też. It's very important. To bardzo ważne. I heard the story of a teacher that was that taught school for many years. Słyszałem kiedyś historię o pewnym nauczycielu, który przez wiele lat uczył w szkole. And the teacher became very sick. I don't know what the disease was, but she became very sick and very depressed. I ta nauczycielka bardzo poważnie zachorowała. Nie znam dokładnie, co to była za choroba, ale zachorowała, a do tego jeszcze przypadała się jej depresja. And she was so depressed that she was not able to function. And they put her in the hospital and the doctors tried everything to try to help her, but they didn't know what to do. Była tak przybita, że nie była w stanie pracować i w końcu ją umieszczono w szpitalu. I lekarze próbowali zrobić wszystko, co możliwe, żeby ją w jakiś sposób pobudzić do działania, ale nic nie pomagało. And so one of the little boys that was in that teacher's classroom, he heard about his teacher being so sick and that she might even die because she's so sick. Jeden z chłopców w klasie, w której ona uczyła, usłyszał o tym, że ich nauczycielka jest bardzo chora, tak chora, że może nawet umrzeć. And he went out and he picked a bunch of flowers, a handful of flowers. A więc poszedł, zdobył bukiet kwiatów. And he came to the hospital. Przyszedł do szpitala. And he said, I want to see my teacher. I powiedział, chcę zobaczyć moją panią nauczycielkę. And the receptionist said, you're just a little boy and we don't allow little boys in the hospital. We don't allow little children in the hospital. Recepcjonistka powiedziała, no jesteś tylko małym chłopcem. My takim chłopcom nie pozwalamy samodzielnie chodzić po szpitalu. And he said, but I want to see my teacher. Ale on odpowiedział, ale ja chcę zobaczyć moją panią nauczycielkę. And I want to give her some flowers. I chcę jej dać trochę kwiatów. And the little boy began to cry. I zaczął wtedy płakać. And so the doctor happened to come to by the desk and the doctor heard the little boy. I tak się zdarzyło, że w tym momencie lekarz poszedł do tego stanowiska i usłyszał, że ten chłopiec płacze. And the doctor said to the nurse, let him go. Let's take him to the room. I wtedy powiedział do tej kobiety, czy też do innej pielęgniarki, weźcie go, niech się z nią zobaczy. So they took the little boy to the room of the teacher. A więc zaprowadzili tego chłopca do sali, w której leżała ta nauczycielka. And the little boy walked up beside the bed of the teacher. I chłopiec wtedy podszedł, stanął koło łóżka. And he leaned over the edge of the bed and he
gave the flowers to the teacher. Przechylił się tak nad krawędzią łóżka i podał kwiaty nauczycielce. And he said, I love you. I powiedział do niej, kocham panią. And the teacher looked at him. I wtedy ta nauczycielka spojrzała na niego. The doctor and the nurses stood in the door and watched. Lekarz i pielęgniarka stali wtedy w drzwiach i się wszystkiemu przyglądali. In a short time, i po chwili the little boy was standing there talking to the teacher and the teacher was talking to the little boy. I po chwili chłopiec rozmawiał z tą kobietą, a ona z nim. And after a little bit, the teacher kind of leaned up and sat up and started talking to the little boy. I po chwili nauczycielka też trochę się podniosła, przechyliła na bok i zaczęła z chłopcem rozmawiać. And from that time on, the teacher's health began to go up. I od tej chwili zdrowie tej nauczycielki zaczęło się poprawiać. The teacher recovered. Nauczycielka wyzdrowiała. Got well. No, powróciła do dobrego stanu zdrowia. And went back to the school teaching again. I wróciła do szkoły, aby uczyć dalej. What the doctors couldn't do. Czyli to, czego lekarze nie mogli uczynić. What drugs could not do. Ani żadne lekarstwo. A little boy was able to do. Mógł uczynić ten mały chłopiec. Because he loved the bo teacher. Kochał tę nauczycielkę. He expressed love to his teacher. I wyraził tę miłość do tej nauczycielki. Oh folks, love is very important. Kochani, miłość jest bardzo ważna. And you know, in the minds of people, because of television and because of all the stuff there is in the world. W umysłach ludzi, niestety, z tego powodu, że mamy telewizję, mamy kino, mamy media. When people think of love today, so many people think of sex. Mamy taki efekt, że kiedy dzisiaj ludzie myślą o miłości, to tak naprawdę myślą tylko o seksie. Their mind goes to sex instead of to what God calls love. I ich umysł kieruje się w stronę seksu, zamiast ku temu, czym tak naprawdę Bóg zdefiniował słowo miłość. Now, there's a place in God's plan, in the proper place, in the proper, with the proper person. That's not a problem. That is love. Oczywiście także i na to jest miejsce, jeżeli jest to odpowiednia osoba i odpowiednie warunki. But love is something that God wants to give us and does give us. He says that God is love. Ale miłość jest czymś, co Bóg posiada, co chce nam dać. Jest nawet napisane, że Bóg jest miłością. And as we give love to each other, as we share love with each other, it makes a huge difference in not only the other person's life, but in your own life. I jeżeli będziemy się dzielić tą miłością, którą odczuwamy z innymi, wywrze to wielki wpływ nie tylko na nasze życie, ale także na życie innych. Both parties are benefited by the love. Bo obie strony zawsze korzystają z tego, że jest objawiona miłość. In other words, I show love toward Andrew here and I do something to help him and I tell him that I really appreciate him and I really do. I tell him how much I appreciate him. Mm-hmm. Innymi słowy, jeżeli na przykład okazuje taką chrześcijańską miłość wobec Andrzeja, chcę mu jakoś pomóc, chcę pokazać, że doceniam to, co robi, że cieszę się, że jest. And Andrew stands up a little taller. I to wtedy Andrzej staje bardziej wyprostowany. But at the same time, I stand up a little taller.
Ale też jednocześnie ja stoję bardziej wyprostowany. It benefits me also. My endorphin level increases by helping to increase his. Bo mój poziom endorfiny podnosi się tak samo jak w przypadku Andrzeja, więc kiedy ja czynię to, żeby podnieść ten poziom u niego, sam też z tego korzystam. A blind person's walking along the street and wants to cross the road. Wyobraźcie sobie sytuację, że osoba niewidoma chce przejść przez ulicę. To walk over and take a hold of their arm and say, "Let me help you across the road." Czy jest coś w tym złego, żeby podejść do takiej osoby, wziąć ją pod rękę i powiedzieć, pozwól mi pomóc, przeprowadzę cię przez tę drogę? And to speak some words of encouragement to him as you're walking him across the road. I wtedy, kiedy z nim idziesz, aby mu powiedzieć kilka słów zachęty. His endorphin level will increase. Jego poziom endorfiny podniesie się. And your endorphin level will increase. A i wasz poziom endorfiny podniesie się. There's a neighbor down the street. Wyobraźcie sobie, że gdzieś na waszej ulicy mieszka sąsiad. The neighbor is depressed. Przeżywa właśnie depresję. Discouraged. Jest zniechęcony. And you go to their home. Idziesz do jego domu. And you share love with that neighbor. I dzielisz się tak, jak potrafisz miłością z nim. You encourage them. Zachęcasz go. Maybe you read some Bible verses and show the love of God to them. Może czytasz jakieś wiersze z Biblii, pokazujesz, że Bóg też ich kocha. You pray with them. Modlisz się z nim. When you leave the house, a kiedy wyjdziesz z domu, the person is so much brighter than they were when you went. Osoba ta będzie na tyle w lepszym stanie, niż była przed tym, zanim się tam pojawiłeś. Not only that, but you're a lot brighter when you leave. You feel so much better. Ale nie tylko ona, bo i ty będziesz w znacznie lepszym stanie niż przedtem. Because you've increased your endorphin level and you've helped to hold your endorphin level up in your body. Bo przecież w ten sposób pozwoliłeś na to, żeby wzrósł poziom endorfiny i to nie na krótko, ale na trwale. I know very well because I've given many Bible studies to many, many people. I wiem, o czym mówię, dlatego że udzielałem lekcji biblijnych naprawdę bardzo wielu ludziom. And as I've studied with people in their home and I've shared with them and shared love with them, when I leave the home, I'm thrilled. I kiedy pamiętam, udzielałem im lekcji biblijnych i starałem się też okazywać moje uczucia, moją miłość wobec nich. Czasami wychodziłem wzruszony z tych domów. And they're so much more encouraged and they're just so thankful. They're so thankful. A oni byli pełni energii, wdzięczni, szczęśliwi. Now, I'd like to mention something that's very intimate and very close to all of us. A teraz chciałbym się na chwilę skupić na czymś, co będzie dla nas rzeczą niezwykle intymną. Husbands, how does your wife feel in your presence? Mężowie, jak czują się wasze żony w waszej obecności? Does your wife really feel secure in your presence? Czy czują się bezpieczne w waszej obecności? Does she really feel loved? Czy czują się kochane? So many women feel used, but not loved. Tak wiele kobiet czuje się po prostu używanymi, nadużywanymi nawet, ale nie kochanymi. And they feel that instead of being loved, that the husband uses them for the work and uses them for the bed, but doesn't really love them and care for them. I czują, że tak naprawdę zamiast obdarzać je miłością, mąż wykorzystuje je do celów swojej pracy, może w łóżku, i na tym się wszystko kończy. But then we'll put the shoe on the other foot. Ale spójrzmy też na to od drugiej strony. Wives, how does your husband feel in your presence? Żony,
jak wasi mężowie czują się w waszej obecności. Does your husband really feel that your heart and your mind and your love is with him? Czy odczuwają, że wasze serce, wasze umysły, wasze całe ja jest tak naprawdę z nimi, wasza miłość? Do you share your love by telling each other, I love you, you mean so much to me, you're so important to me? Czy używacie słów, dzieląc się takimi rzeczami, jak na przykład powiedzenie swojej żonie, czy też swojemu mężowi, kocham cię i bardzo mi na tobie zależy? Oh, I tell you, if there's love in the home, if there's love in the home and the endorphin level is high between husband and wife, there'll be less sickness, there'll be less depression, and there'll be a less disease of every kind. I chcę wam powiedzieć, że jeśli w domu będzie miłość i będzie wyższy poziom endorfiny i u męża, i u żony, to w tym domu będzie szczęście, zadowolenie, nie będzie chorób, albo będzie ich chociaż mniej, to będzie szczęśliwy dom. And then husband and wives, mothers and fathers, what about your children? How do they feel in your home? A mężowie, żony, rodzice, jak wasze dzieci czują się przy was? Do your children really feel that they are loved and that they have first place in your home? Czy wasze dzieci naprawdę czują, że są kochane i że zasługują na pierwsze miejsce w waszych domach? See, we're very busy. We don't have time. We don't have time to spend because we have so much work we have to accomplish and we have to work till late at night and we get up in the morning late and then we have to rush through breakfast and everything else and run to work. Widzicie, wszyscy jesteśmy bardzo zajęci. Przez to, że tak jest, to właściwie ciągle pracujemy i pracujemy do późna w nocy, potem kładziemy się spać, wcześniej wstajemy, pracujemy, szybko jemy śniadanie, pędzimy do pracy, nie mamy na nic czasu. Do your children feel like as if they're in the way? Mommy and daddy have so much to do, I'm kind of in the way. If I ask a question, they're very fast at answering the question, and then they want me to get out of the way so that they can get their work done and get out. Czy przypadkiem nie jest tak, że wasze dzieci czasami czują się, jakby stały wam na przeszkodzie dosłownie w waszych planach, w tym, co sobie założyliście? I czasami jest tak, że kiedyś was dziecko zatrzymuje i zadaje wam pytanie, to mu szybko udzielać odpowiedzi, byleby tylko się pozbyć i pójść dalej do swoich własnych obowiązków. Many children feel left out. Wiele dzieci tak naprawdę czuje się porzuconymi. And they feel a lack of real confidence and real love. That their parents are making, that they're first in their parents' minds. I brak im pewności, brak im wiary w to, że rzeczywiście zajmują to właściwe miejsce w życiu swoich rodziców. And many children will resort to all kinds of mischief to get the attention of their parents, because the only attention that they get from their parents is whenever they're bad. And then they get scolded and hollered at, but at least they get attention. I wiele dzieci tak naprawdę odwołuje się do tego, żeby robić pewne rzeczy złe, i robi je celowo. Nie dlatego, że chce być złymi, tylko dlatego, że jest to jedyny sposób, żeby przykuć uwagę swoich rodziców. To prawda, że są za to karane, ale chociaż mają odrobinę korzyści z tego, że rodzice na moment zwrócą na nich uwagę. So many children get into mischief just to get attention. Even if it's bad attention, at least it's attention. A więc wiele dzieci niestety robi rzeczy złe właśnie tylko po to, by mieć uwagę, czas swoich rodziców. And many children will resort to all kinds of things to take the place. They'll resort to masturbation, they'll resort to
just wanting to watch television, they lose their interest in studying of books, they become depressed. Many children become depressed. I wiele dzieci tak naprawdę ucieka od tego doświadczenia w różne rzeczy. Może to być masturbacja, może to być czytanie różnych książek, oglądanie telewizji naukowej, wiele innych niepotrzebnych i złych rzeczy. Dzieci to robią po to, aby uciec przed tym poczuciem pustki. Don't let your children feel that you're so busy with so many things you don't have time for them. Nie pozwólcie sobie na to, by wasze dzieci odczuwały, że nie macie dla nich czasu. Że macie tyle rzeczy, że nie możecie im tego czasu poświęcić. Try every day to spend some special time with your children. Starajcie się każdego dnia odciąć pewien szczególny czas, który poświęcicie tylko i wyłącznie dla waszych dzieci. Often it's not how long the time is you spend, but it's the quality of the time that you spend with your children. I często nie chodzi wcale o ilość tego czasu, który poświęcicie dla swoich dzieci, ale o jego jakość. But make your children feel that you love them. Bo ten czas może sprawić, że dzieci będą pewne tego, że je kochacie. And their endorphin levels will go up. I ich poziom endorfiny podniesie się. They'll be healthier, they'll be happier. Będą zdrowsze, szczęśliwsze. You'll have less medical bills. Będziemy mieli niższe rachunki za lekarstwa i za leczenie. And with love in the home, you'll have a happy home. I z miłością, która będzie w waszym domu, wasz dom stanie się szczęśliwym miejscem. By the way, tak a propos, fathers, let me tell you a study that they did one time. Ojcowie, pozwólcie, że się podzielę z wami wynikami pewnych badań. They asked over 1,000 children, if I remember right, over 1,000 children, they asked them, who would you rather have your daddy love? Would you rather have your daddy love your mommy? Or would you rather have your daddy love you? Zadano około 1,000 dzieci takie oto pytanie. Gdybyście mogli zdecydować, to czy wolelibyście, żeby wasi ojcowie kochali mamę, czy też żeby kochali was? And the vast majority of the children said, I would rather have my daddy love my mommy. I większość tych dzieci odpowiedziała, że wolelibyśmy, żeby nasz tata kochał mamę. I'd rather have my daddy and mommy really love each other and happy. Wolelibyśmy raczej, żeby nasi rodzice naprawdę się bardzo kochali i żeby byli szczęśliwi. But oh friends, it doesn't have to be just daddy and mommy happy and in love, but mommy and daddy and children happy and in love together. Ale przecież może być lepiej, może być tak, że i dzieci, i rodzice, wszyscy wspólnie będą szczęśliwi. You know, I have many orphan children in our school in Calcutta. We have many orphan children. Jak wiecie, w moim sierocińcu i szkole przybywa bardzo dużo dzieci tam, gdzie prowadzę ośrodek w Kalkucie. And one of the little girls that we got was when she was just a little tiny girl. We carried her around in our arms and took care of her and all. And my wife and I kind of adopted her as a part of our family. Była tam taka jedna dziewczynka, bardzo maleńka, i właściwie myśmy prawie że ją zaadoptowali, bo ją nosiliśmy na rękach. Różnej rzeczy pokazywaliśmy. Była nam bardzo bliska. And one Sabbath afternoon, when she was just little, my wife and I went for a Sabbath walk with her. I pewnego popołudnia sobotniego zabraliśmy ją z nami na taki popołudniowy spacer. She was between my wife and she was holding on to my wife's hand and holding on to my hand, and we were walking along. Była między nami, trzymała za rękę z jednej strony moją żonę, a z drugiej strony mnie. And after we walked a little while,
She looked up at us and she said, "We're a family, aren't we? We're a family, aren't we?" I po jakimś czasie tego spaceru spojrzała do góry na mnie, na moją żonę i powiedziała: "Jesteśmy rodziną, prawda? Rodziną." You see what the desire of her heart was? Czy dostrzegacie? She had no mama. She had no daddy. Czy dostrzegacie teraz, czego jej było brak w życiu? Nie miała ani ojca, ani matki. She actually watched her father cut her mother's throat and kill her. A na własne oczy widziała, jak jej ojciec podciął gardło jej matki i ją zabił. But now she has a mommy and daddy. Ale teraz miała tatę i mamę. And mommy and daddy love her. I tata i mama kochali ją. And she knows we love her. I ona wiedziała o tym, że tak jest. And so she walks along and she says, "We're a family, aren't we?" I dlatego, kiedy spojrzała na nas, powiedziała: "Jesteśmy rodziną, prawda?" Oh, folks, God designed the family. Kochani, chcę, żebyście wiedzieli o tym, że to Bóg stworzył rodzinę. God designed love to be in the family. I że Bóg zaplanował, aby w rodzinie była miłość. And selfishness has come in. And selfishness has taken away the love and made a family kind of a miserable place to be. Niestety do rodziny wkroczył egoizm i sprawił, że rodzina stała się miejscem smutnym. But love can bring it back. Ale miłość może ją odtworzyć. Love can bring your home together. Miłość może sprawić, że wasz dom odżyje. Love can increase your endorphin level and hold it up for long periods of time. Miłość może sprawić, że wasz poziom endorfiny wzrośnie i będzie trwał na tym poziomie przez długi czas. A merry heart doeth good like a medicine. Bo szczęśliwe serce jest jak dobre lekarstwo. Love in your home can help to bring your family together and can help in every sense of your life entirely. Miłość w waszych domach może sprawić, że wszystkie aspekty waszych domów będą naprawione. Może wszystko naprawić i sprawić, że będziecie żyć szczęśliwsi. And when God says, "I have loved thee with an everlasting love." I kiedy Bóg mówi: "Ukochałem cię miłością wieczną." God is saying, You're the most important to me. I love you. In fact, even in all eternity, I'll love you. And if you're not with me, I'll miss you. To tak naprawdę Bóg chce nam powiedzieć: kocham cię. I choćbyś nawet nie był ze mną we wieczności, będę cię kochał cały czas. A jak będziesz, też będę cię kochał, bo jesteś dla mnie najważniejszy. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Bo ten, kto nie zna Boga, nie wie o tym, albo ten, kto nie kocha, tak naprawdę nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. His whole mind, his whole heart, his whole life, his whole eternity is wrapped up in love for you and for me and for Jesus and the angels and the Holy Spirit and all the rest. Całe jego jestestwo, jego umysł, jego serce, jego myślenie, wszystko jest spowite miłością. I tak naprawdę on emanuje tą miłością dla ciebie, dla mnie, dla wszystkich ludzi, którzy tylko chcą z niej skorzystać. And God has given to us that privilege of having a little heaven on earth in our home. I Bóg nam dał przywilej, aby móc we własnym domu na tej ziemi mieć przedsmak nieba. My wife and I have been together now for 50 years. Z żoną już jesteśmy wspólnie od 50 lat. And we have a greater love for each other today than we ever had 50 years ago. I dzisiaj kochamy się dużo bardziej niż wcześniej.
And we desire to be together more today than we ever did, and we desire to work together more than ever before. 50 years has been a blessing. I cieszymy się bardzo, że pragniemy też być ze sobą dalej i wspólnie pracować. I te 50 lat to było dla nas wielkie błogosławieństwo. Oh, a happy home full of love will help to save the children. Will help to bring the children to Jesus. Will help to make a happy place and a happy home and prepare a family for heaven. I dom, w którym jest dużo miłości, będzie domem, który uratuje życie duchowe dzieci. Przybliży ich do Chrystusa. Sprawi, że dom będzie miejscem szczęśliwym. Będzie miejscem, gdzie będzie pokój. So I pray that God will bless you and your family to really make your home a happy home. I modlę się, żeby Pan Bóg sprawił, by wasze domy stały się takimi szczęśliwymi oazami, miejscami Bożej miłości. Don't look at the mistakes of each other, look at what Jesus can do and love your partner. Nie patrzcie na błędy, jakie popełnia wasz partner. Patrzcie zawsze na to, co Jezus może z nim zrobić, jak może go naprawić, jak bardzo go kocha. May God bless you. Niech Bóg was błogosławi. This is the Indian way. Tak. Of greeting. Po indyjsku się mów, niech Bóg was błogosławi. Shall we stand for prayer? Bardzo proszę, powstańcie do modlitwy. Our Father in heaven. Nasz Ojcze w niebie. We humbly ask you to teach us how to love. Bardzo cię pokornie prosimy o to, byś nauczył nas kochać. In this world of sin, the love of many have waxed cold. Na tym świecie grzechu miłość tak naprawdę zniknęła. Dzisiaj wszystko jest zimne. Help our love to not wax cold. Spraw, Panie Boże, aby nasza miłość nie zastygła. I pray that you bless every husband and wife and child that listens to this talk and that understands these things. Modlę się, Boże, abyś błogosławił szczególnie każdą żonę, każdego męża i każde dziecko, które słyszy tą prezentację. And I pray that the great love of God will shine in every heart here. I modlę się o to, aby wielka dobroć i miłość Boża świeciła w każdym sercu tutaj obecnym. That our eyes will be opened and we'll see how much love you have for us. I aby nasze oczy zostały otworzone i ujrzały, jak wielką miłością nas obdarzasz. How much you're longing to be able to dwell in the frontal lobe of our mind. Jak bardzo tęsknisz za tym, żeby mieszkać w naszym przednim płacie mózgu. So that you can live with us, you can live within us. Abyś mógł mieszkać z nami i mieszkać w nas. Through your Holy Spirit. Przez Ducha Świętego. And we praise you for that privilege. I wielbimy cię, Boże, za ten wielki przywilej. We praise you for Jesus' sake. I wielbimy cię, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. God bless each one. Niechaj Bóg was błogosławi.